W Warszawie wieje wiatr, w Warszawie pada deszcz. Jak w dżungli, panie Wojciechu. Nie, Warszawa jest po prostu górą kompostową, na którą odsyłamy wszystkie nasze odpady ze wszystkich miast i od czasu do czasu trzeba polać, żeby się przemacerowało. Biedni ci, którzy stąd, Warszawa bo na jest... nich ląduje to całe badziewie przesyłane z innych miast. Warszawa jest piękna, Warszawa posiada duszę. Wystarczy zmienić samochód na rower, a rower na własne nogi i wtedy poznajesz Warszawę, odkrywasz ją, odkrywasz nie fasady, które zasłaniają Warszawę, tylko podwórka, w których toczy się życie, kawiarnie, w których się toczy życie, tak, i uśmiechniętych ludzi. A gdzie którzy... bryza od Morza Trójmiejska? Tu, na Placu Zwycięstwa jest bryza. Non-stop wieje wiatr, który jest wiatrem lekko nieprzychylnym istnieniu, bo jest zimny. Wiaterek od woli, troszkę zalatuje, proszę pana, fabryczką. Jest czystym wiatrem generowanym przez to miejsce, który jest symbolicznym miejscem dla całej Rzeczpospolitej. Bo nie stamtąd, a stąd wiatr wolności powiał. Ale proszę pana, ten krzyż, co żeście postawili, w ogóle gdzie on jest? Nie widać go tutaj. Jest za drzewem. Krzyż papieski wtedy miał 9 metrów czy 11 i ten pamiątkowy powinien być taki sam, a nie jakiś taki pikuś malutki za drzewem, że go w ogóle nie widzę. Nie jest malutki i to jest problem teraz twój, że siedzisz za drzewem, a nie krzyża, który stoi w miejscu on był widocznym. Taki, on był taki wtedy, ja tu byłem w czasie tej mszy, on był taki wtedy, że żadne drzewo by go nie zasłoniło. I w tej chwili, znaczy nie, jakbyś stanął za drzewem, to by ci zasłoniło. Tak samo jakbyś, co to za świat, który znika, kiedy zamykam oczy? No, przepraszam, zamknęłeś oczy. To jest ta sama sytuacja. Człowiek nie tylko oczami patrzy. Kolega studiował filozofię i strzela powyżej mojej pokrywki. Świat nie znika, jak zamykam oczy człowieku. Przecież nadal czuję przez tyłek to krzesło na przykład. Krzyż, jak zniknął? Nie, krzyż, i burczy mi w brzuchu. Ale krzyż nie znika, kiedy go zasłania drzewo. On tam jest. Ale ma korusi. 6 metrów. Wystarczy. Poza tym on dotyczy nieskończoności. No i mamy pierwszy spór o krzyż. On dotyczy nieskończoności. I dotyczy ducha, który jest niewidzialny. I który znasz, i byłeś w Ameryce Południowej, tam też jest duch, który jest niewidzialny. Chociaż w uśmiechach ludzi pojawia się czasami. Duch to chyba z definicji jest niewidzialny. Z definicji, tak. Bingo. Dziękuję panu bardzo. Ja panu dziękuję. Wojciech Cejrowski i Krzysztof Skowroński. Jeszcze raz Krzysztof do kamery. Przy... Dziękuję bardzo. To była rycerska inicjacja Wojciecha Cejrowskiego. Od dziś, od jutra albo od pojutrza wnet domena rycerska Wojciecha Cejrowskiego. I to wszystko z przychylnego nam... Przecież w internecie nie ma czasu. W internecie... Przestrzeni też nie ma specjalnie. To jest prawda, w internecie jest wieczność. No właśnie. To jest prawda. I to jest zapętlenie takie w nieskończoność. I w nieskończoność. Nie nieskończoność, tylko w nieskończoność. I to jest coś, dlaczego to jest tak fascynujące, że jest wieczność, że jak coś się zrobi, to do wojny światowej to jest, bo mogą zburzyć serwery, wyłączyć prąd, mogą przyjść tutaj czarni rycerze, którzy nam to wszystko zabiorą i zniszczą, a coś, co już tam wejdzie, to już tam jest. A do tego wszystkiego jest nieskończona ilość możliwości i wszystko jest możliwe, ale nic nie jest konieczne. I tak to wygląda. To jest domena wolnych ludzi. Nie jest konieczne poza tym, że za X musisz odpowiadać cały czas jeszcze. Ja mówię o duszy, a ty mówisz o drobiazgach. O drobiazgach. O dukatach. Wychodzę. Wszystkiego dobrego. Która godzina? 17:30. Tak?